Witamy serdecznie, Tomasz Godlewski. Witamy pana Artura Zawiszę. Jestem. Tym razem nam się Tym udało. razem wszystko jest dobrze i bardzo się cieszę, ponieważ już obawiałem się, że będzie problem, ale jest wszystko ok. Widzimy się i Ruch słyszymy. narodowy się nie poddaje. Jesteśmy. Pamiętajcie państwo, ruch narodowy się nie poddaje, właśnie to jest charakterystyczne. Panie Arturze, mam dla pana kilka pytań bardzo istotnych, przygotowanych co prawda, ale powiedzmy, że będę je zadawał jako osoba, która chciałaby usłyszeć odpowiedzi na ten temat, że w tym roku we wrześniu minęła 70. rocznica powstania, powołania i tak zwanego, no jak to powiedzieć, rozkazem pułkownika Ignacego Osiekiewicza, Osiewicza? tak, Narodowych Sił Zbrojnych. I czym różnią się obecne obchody od uroczystości z poprzednich lat? Właśnie o to chodzi. Bo nic nie wiemy o takich narodowych siłach zbrojnych i o tym wszystkim. Nie dostajemy tej informacji z telewizji. Tutaj chciałbym jak najwięcej od pana usłyszeć. Bogu dziękować, 70-lecie Narodowych Sił Zbrojnych było świętowane tak hucznie i wyraźnie, jak nigdy dotąd. Oczywiście pamiętamy, że Narodowe Siły Zbrojne nie istnieją. Dzisiaj mamy tylko Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Przepraszam. gromadzący tych kombatantów, którzy przeżyli Niemca, Sowieta i Krajową Komunę, więc w istocie tylko garstkę kombatantów, a wokół nich mamy spadkobierców idei narodowej i etosu Narodowych Sił Zbrojnych. Mówię o tym, ponieważ to Związek Żołnierzy SZ był inicjatorem obchodów 70-lecia, zarówno tych związkowych w wymiarze wewnętrznym, jak i tych publicznych w wymiarze zewnętrznym. Jak nigdy dotąd państwo polskie schyliło czoło przed żołnierzami Narodowych Sił Zbrojnych. Państwo polskie schyliło czoło poprzez oficjalne, państwowe obchody przed grobem nieznanego żołnierza, przed dzień 70. rocznicy, która przypadała 20 września, ponieważ dzięki organizacji i zaangażowaniu kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana ministra doktora Jana Stanisława Ciechanowskiego, czynniki urzędowe i wojskowe zaangażowały się w tę uroczystość. Mieliśmy orkiestrę garnizonu warszawskiego, mieliśmy uroczystą zmianę wart przed grobem nieznanego żołnierza. Mieliśmy wieńce zarówno od prezydenta, jak i premiera, którzy reprezentowani byli przez swoich urzędników, a nade wszystko mieliśmy kombatantów, w osobach weteranów Narodowych Sił Zbrojnych, w szczególności tych zasiadających we władzach Związku. Nigdy wcześniej, zanim było 70-lecie, państwo polskie tak wyraźnie nie uznało Narodowych Sił Zbrojnych za fragment uprawnionej tradycji niepodległościowej. Co prawda, u początku lat 90. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego, który przez następne kilkanaście lat przyznawany był zasługującym na to licznym jeszcze wtedy kombatantom, mówię jeszcze wtedy, podczas kto w latach 90. był 70-latkiem, dzisiaj bywa już 90-latkiem, albo niestety pełni wieczną wartę w niebie. Takich odejść kombatantów notowaliśmy przez ostatnie lata bardzo, ale to bardzo wiele. Ale z wyjątkiem, tu wracam do głównej myśli Krzyża Narodowego Czynu Zbrojnego, oficjalnych uroczystości nigdy nie było. Tym razem one przykuły także pewną uwagę mediów. Co więcej, w pozytywnym świetle ukazały etos NSZ i pozwoliły
też dać emocjonalny plus przy późniejszych obchodach, które jeszcze dużo bardziej niż te oficjalne sięgały do istoty przesłania Narodowych Sił Zbrojnych. A istotą tego przesłania była walka o wielką i katolicką Polskę. Narodowe Siły Zbrojne nie były od jedną z organizacji środowiskowych, terytorialnych czy nawet partyjnych, ale były najbardziej pogłębioną ideowo formacją zbrojną podziemia niepodległościowego, najpierw antyniemieckiego, później antysowieckiego, ponieważ mówiono w Deklaracji Narodowych Sił Zbrojnych o Polsce sięgającej od wschodu. W modlitwie Narodowych Sił Zbrojnych wymieniano Ostrą Bramę jako miejsce, gdzie mają łopotać polskie sztandary, a więc Polskę sięgającą aż także do granic zachodnich, ponieważ to Narodowe Siły Zbrojne, czy szerzej Ruch Narodowy Okresu Okupacji, jako pierwszy wypowiedział postulat oparcia zachodnich granic Rzeczypospolitej o Odrę i Nysę Łużycką. A więc była to Polska wielka, wielka terytorialnie, ale jeszcze ważniejsze, iż Polska wielka duchowo, a więc nawiązująca do swojej cywilizacyjnej tradycji i stanowiąca niejako imperium kulturowe, to imperium, o którym pisał Stanisław Piasecki przed wojną wprost z mostu, a w czasie wojny w walce konspiracyjnej wydawanej przez Stronnictwo Narodowe. Czy, mówiąc jeszcze innymi słowy, chodziło o imperium, ale jak to pisała Zofia Kossak-Szczucka, które jest instrumentem niejako dla posłannictwa dziejowego Polski, czyli dla rozprzestrzeniania cywilizacji chrześcijańskiej w Europie Środkowej, czy więcej, w całej Europie. Narodowe Siły Zbrojne walczyły, ale także wiedziały, o co walczą. I o tym wszystkim mówiliśmy podczas obchodów organizowanych przez Związek Żołnierzy NSZ, a więc konferencji 70-lecia, która odbyła się w warszawskim przystanku Historia, czyli w Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki Instytutu Pamięci Narodowej, która to konferencja wzruszająca dla kombatantów i dla wszystkich innych, także młodszych uczestników, wybrzmiała na koniec Marszem Narodowych Sił Zbrojnych, który przeszedł z tej siedziby pod pomnik Romana Dmowskiego, w którym to marszu uczestniczyły poczty sztandarowe, grupy rekonstrukcyjne, kombatanci i wreszcie młodzież narodowa z takich choćby środowisk jak Młodzież Wszechpolska, jak Obóz Narodowo-Radykalny, jak Narodowe Odrodzenie Polski, czy Obóz Wielkiej Polski. Około 2000 ludzi uczestniczyło w marszu, który może zdawkowo, może nieco marginalnie niestety, ale jakoś tam przynajmniej w mediach był pokazany, choć w sumie mają rację ci, którzy mówią, że jeśli chodzi o drugą co do wielkości organizacji konspiracyjną, czyli 70-tysięczne, niektórzy liczą, że blisko 100-tysięczne Narodowe Siły Zbrojne, to oczywiście pokazano dalece za mało w mediach ogólnodostępnych i powinno pokazywać się jeszcze więcej i więcej. No właśnie, powinno się pokazywać, ale niestety tego nie widzimy. Mam nadzieję, że właśnie takie osoby jak pan będą o tym jak najczęściej opowiadały i tutaj cieszę się, że mogę zadawać pytania, które zostały nadesłane. Następne pytanie, dlaczego Związek Żołnierzy NSZ chciał patronować Marszowi Niepodległości? To chciałbym usłyszeć, żeby każdy usłyszał. Związek Żołnierzy NSZ patronował zeszłorocznemu, temu wielkiemu Marszowi Niepodległości, patronuje tegorocznemu, ponieważ Marsze Niepodległości w pełni oddają ducha ideowego Narodowych Sił Zbrojnych. Jak wspominałem wcześniej, narodowcy nie tylko dzielnie walczyli, często najdzielniej spośród wszystkich, ale nade wszystko wiedzieli, o co walczą, o Polskę
narodową i katolicką. Jeżeli dzisiaj osoby o orientacji narodowej organizują Marsz Niepodległości, to żołnierze NSZ skupieni w związku, ja w tej chwili mówię w ich imieniu, jako współpracownik, asystent i jednocześnie reprezentant tych leciwych już przecież bardzo kombatantów, to żołnierze NSZ z ogromną wdzięcznością przyjęli tę inicjatywę, ponieważ sami są ludźmi, którzy mają ciągły niedosyt mówienia o Polsce i aktywnego, ofensywnego świętowania patriotyzmu. Lata wolnej Polski po roku 1985 są jednocześnie jakimś okresem wstydu za polskość. Oczywiście nieuprawnionego wstydu za polskość, ale często narzucanego przez część wyobcowanych z życia narodowego elit społecznych czy kulturalnych. Jeżeli rodzi się taki odruch patriotyczny, gdzie w szczególności młodzi ludzie chcą iść przez stolicę swojego kraju i krzyczeć Bóg, honor, ojczyzna, ale także skandować narodowe, narodowe, narodowe siły zbrojne, no to wśród kombatantów serce roście, mówiąc językiem Kochanowskiego, i to wzrosłe serce spowodowało decyzję o patronacie Związku Żołnierzy NSZ, co jest szalenie istotne, ponieważ choćby w tym roku mamy do czynienia z pewnego rodzaju fałszywką w postaci czegoś, co my nazywamy Marsz Komorowski, czyli tak właśnie imprezy politycznej wywodzącego się z Platformy Obywatelskiej prezydenta, który powołując się na kombatantów, którzy rzekomo prosili go o tę inicjatywę, chce organizować kontrmarsz w stosunku do Marszu Niepodległości, ale właśnie to zaangażowanie żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zadaje kłam tezie współpracowników prezydenta, iż to jakoby kombatanci, siły społeczne prosiły go o zorganizowanie jego imprezy. Tymczasem kombatanci NSZ zajęli zupełnie inne stanowisko. Kombatanci Armii Krajowej wcale nie prosili prezydenta o tę inicjatywę, wyłącznie paru być może zakolegowanych kombatantów namawiało prezydenta do jego alternatywnego przedsięwzięcia. A jednak oświadczenia Związku Żołnierzy NSZ zrobiły pewną karierę medialną i cytowano je tu i ówdzie jako te, które wiążą etos NSZ, etos kombatancki, etos walki o Polskę z dzisiejszą inicjatywą Marszu Niepodległości. Tak właśnie, to jest bardzo istotne. W zeszłym roku brał pan udział w marszu i przez telefon udzielał pan wywiadu. To też pamiętam, ale czy nie był pan zaskoczony tym, co zobaczył pan później w telewizji? Pamiętam tę scenkę, o której pan mówi, kiedy Marsz Konstytucji wielotysięczny, liczy się, że około 20-tysięczny, szedł ulicami miasta. Otrzymałem telefon od dziennika TVP Info, która pyta, co tam się takiego strasznego dzieje na Placu Konstytucji. Odpowiadam jej na to, że Marsz Niepodległości już dawno nie jest na Placu Konstytucji, gdzie rondem jazdy polskiej, nieopodal pomnika polskich husarzy, ułanów, polskiej jazdy właśnie, i nie mamy jakiejkolwiek wiedzy o czymś, co jest poza marszem. Dziennikarka uparcie mówi, ale ja widzę w kamerach, że to są zamieszki jakieś na placu. Czy wy bierzecie udział w tych zamieszkach? Powiadam jej ponownie, że oczywiście, że nie bierzemy udziału w żadnych zamieszkach. Marsz Niepodległości, kolorowy, roześmiany, dumny, barwny, jest całkiem gdzie indziej. Ona albo widzów, albo oszukiwała sama siebie, czego nie wykluczam, mając przed oczyma kamery tam, gdzie one stały, czyli tam, gdzie nie było marszu, bo marszowi kamery nie towarzyszyły, niestety, mówię o kamerach dużych stacji telewizyjnych.
No i ta może fałszywa, może tylko biedna dziennikarka z całą pewnością dezorientowała opinię publiczną, wprowadzając telewidzów w błąd co do istoty wydarzeń. Tego samego dnia wieczorem także byłem karmiony, wtedy w TVN24, karmiony tymi scenami jakoby reprezentatywnymi dla marszu, podczas kiedy reprezentatywne dla marszu było śpiewanie hymnu narodowego, wznoszenie podnoszących na duchu okrzyków, niesienie transparentów o bardzo szczególnych, często przemyślanych i wręcz bardzo inteligentnych treściach. To był Marsz Niepodległości, którego tak zwane mainstreamowe media jeszcze nigdy do dzisiaj nie pokazały. Cały przekaz prawdy o Marszu Niepodległości to przekaz niejako drugoobiegowy, portalowy, internetowy, gdzieś w relacjach naocznych świadków wracający, czy choćby w kamerach, ale telefonów komórkowych. No, mieliśmy do czynienia z gigantyczną manipulacją medialną, oczywiście, która nawet przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do pewnego stopnia została zauważona, ale niestety tylko do pewnego stopnia. Mamy nadzieję, że tegoroczny Marsz Niepodległości zostanie dużo szerzej, a przede wszystkim prawdziwie pokazany. Też mam taką nadzieję i liczę na to, że każdy z Państwa, kto będzie uczestniczył w marszu, jeżeli będzie taka możliwość, żeby po prostu archiwizował, żeby po prostu robił zdjęcia, nagrywał i to czynił. Odzyskajmy Polskę. To hasło tegorocznego Marszu Niepodległości. Jak Pan je rozumie, jakie niesie ono przesłanie? Odzyskajmy Polskę. Polska dzisiaj znajduje się w geopolitycznych kleszczach pomiędzy dwoma wielkimi państwami prowadzącymi politykę zdobywczą. Z jednej strony to Niemcy promujące swoistą eurohegemonię, z drugiej strony Rosja prowadząca politykę neoimperialną. I te kleszcze eurohegemonii oraz neoimperializmu wymagałyby w pełni świadomych elit narodowych prowadzących ofensywną politykę interesu narodowego. Elit, które nie mogą dawać sobie pluć w kaszę, jak to się mówi, ale które bronią spraw polskich, a nawet potrafią współtworzyć rzeczywistość europejską wyrażającą polski interes narodowy, czy współbrzmiącą z nim. Potrzeba wyobraźni dla polityki narodowej. Tymczasem mamy elity zastraszone, zgnębione, poddańcze, takie, które niejako przepraszają za to, że są Polakami. My mamy odzyskać Polskę, a więc wprowadzić i do państwa polskiego, ale i do instytucji społecznych jak najwięcej Polaków dobrego ducha, którzy kochają Polskę, myślą o niej i są gotowe uparcie i cierpliwie dla niej pracować, nie kłaniając się tym, którzy są wobec Polski niechętni albo nawet wrodzy. Więc trzeba odzyskać Polskę, naszpikować cały kraj dobrymi Polakami. Tak, o to właśnie będziemy się starać. Kryzys coraz głębiej wdziela się do domów Polaków. Co w tej sytuacji powinni robić narodowcy? Takie proszę powtórzyć pytanie, proszę. Kryzys coraz głębiej wdziela się do domów Polaków, kryzys. Tak? Kryzys, kryzys. Potrzeba nam solidarności narodowej, nie tylko w tym wymiarze, który może być zapewniony przez instytucje publiczne w postaci właściwego ustawodawstwa. Nam trzeba takiej oddolnej solidarności narodowej, Polak Polakowi bratem, jak
Polacy w Niemczech pod znaku rodła mówili w sześciu prawdach Polaków, Polak Polakowi bratem, to jest pewien społeczny punkt wyjścia, bo jeżeli nie będziemy wzajemnie jedni drugich brzemion swoich nosić, to przestaniemy być żywym i prawdziwie odczuwającym swoją płeć narodem. Staniemy się zbiorem indywiduów walczących wyłącznie o przeżycie na trudnym rynku. Rynek jest trudny, każdy kowalem swojego losu, ale solidarność narodowa także obowiązuje. Natomiast czymś więcej w sferze już ściśle politycznej jest właściwe profilowanie decyzji ekonomicznych. Premier obecnego i poprzedniego przedwyborczego rządu Donald Tusk przed kilku laty chciał zabłysnąć stwierdzeniem, że Polska już za chwileczkę, już za momencik znajdzie się w strefie euro, bo to jest takie modne. Gdyby tamta nieszczęsna wypowiedź się spełniła, bylibyśmy dzisiaj w sytuacji dalece bardziej kryzysowej, bo bez możliwości tworzenia pewnej gąbki dzięki właściwym manewrom walutą narodową, bylibyśmy dzisiaj wystawieni na te same wiatry, co cała strefa euro, nie mogąca sobie dać rady sama ze sobą. To, że Polska właśnie pod naciskiem środowisk patriotycznych, prawicowych, narodowych w szczególności, to, że Polska została przy złotym jako walucie, w jakiś przynajmniej minimalny sposób impregnuje nas na niektóre zjawiska kryzysowe. Ale my mamy dalece więcej postulatów. Jeżeli dzisiaj Unia Europejska w jakiejś mierze w sferze rolnej oparta jest o dopłaty bezpośrednie, to samo w sobie może budzić wątpliwości. Ale jeżeli już tak jest, to polskim rolnikom należą się pełne, a więc równe z niemieckimi czy francuskimi rolnikami dopłaty, ponieważ w momencie jesteśmy jako kraj upośledzeni pod tym względem. Przykład z jeszcze innego typu, ale to mówię o cały czas o zjawiskach kryzysowych. Próbuje się polskich przedsiębiorców wprowadzić na mieliznę patentu europejskiego, takiego, który powodowałby niepomierne koszty translacyjne wynikające z tłumaczeń, ale więcej, wszelkie koszty związane z koniecznością rejestrowania się patentowego w całym obszarze unijnym. To owszem, mogłaby być silna broń dla czy to międzynarodowych korporacji, czy silnych firm o tożsamości narodowej, ale wielkich krajów europejskich. Natomiast patent europejski, ujednolicona jego formuła byłby szkodliwy, a niekiedy zabójczy dla polskich przedsiębiorców i przeciwko tego typu urawniłowce, na której my tracimy, trzeba walczyć. Więc ja kilka pierwszych z brzegu postulatów związanych z walutą narodową, z dopłatami bezpośrednimi, z ustawodawstwem unijnym podałem, ale polscy narodowcy mają całą paletę rozwiązań mówiących o tym, jak strzec polskiego interesu narodowego w dziedzinie gospodarstwa polskiego. Właśnie tak przeglądam następne pytanie i właśnie, dlaczego znajdują się osoby, które podczas marszu zakłócają ten marsz i starają się tworzyć blokadę, atakować ludzi z biało-czerwonymi flagami w mundurach historycznych itp. itd. Dlaczego tak jest? Mamy do czynienia z rozpowszechnioną skazą ideologiczną kosmopolityzmu, a więc walki z przejawami uczuć narodowych. Istnieją całe środowiska, które robią sobie sztandar z walki z patriotyzmem.
począwszy od szyderstwa poprzez gesty symboliczne, jak kiedyś przecież biało-czerwona flaga wbita się odchody przez jednego z rysowników satyrycznych. Tak, pamiętamy to. Ale pamiętamy to, ale wreszcie środowiska, które zdarza się, że postulują czynną, ręczną walkę z patriotami narodów europejskich. Pewnym gorzkim paradoksem w przypadku Marszu Niepodległości jest to, że tymi lewackimi zadymiarzami byli ni mniej, ni więcej Niemcy. Niektórzy z jakąś gorzką kpiną mówili, że ich dziadkowie najeżdżali Polskę we wrześniu 1939 roku, a oni dzisiaj najeżdżają Polskę jako bojówkarze. Notabene Stowarzyszenie Marsz Niepodległości przed zeszłorocznym, 11 listopada, wprost na konferencjach prasowych, osobiście to mówiłem, nawoływał Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do kontrolowania strefy przygranicznej, także za pomocą wyspecjalizowanych agentów, jak Straż Graniczna, żeby nie dopuścić do zmasowanych przyjazdów podejrzanych środowisk mających plany agresywne. Te apele zostały wtedy zupełnie bez echa, jakbyśmy UFO mówili. I okazało się za dni kilka czy kilkanaście, że siedzibę warszawskiej etyki politycznej znajdowano kastety, do których nikt nie chciał się przyznać, ale które były w siedzibie polskich lewaków, a jakoby należały do niemieckich lewaków. Tak zwane centrum dowodzenia. Centrum dowodzenia, jak to mówiłem ironicznie. To są sytuacje pożałowania godne. Notabene pamiętamy wszystkie te zakłócenia o charakterze ściśle obraźliwym, a więc to płynięcie na mundur konstrukcyjny polskiego żołnierza doby napoleońskiej. Notabene ta niemiecka ślina zostawiła ślad świadomości środowisk rekonstrukcyjnych, które doskonale wtedy zorientowały się, kto przyjaciel, a kto wróg. Wiele tak o tym wiedziały, ale tutaj naocznie się przekonały, co może grozić polskiemu patriocie. Pod tym względem było to pouczające. Jest pan członkiem zarządu Stowarzyszenia Marszu Niepodległości. Czy mógłby pan powiedzieć, czego najwięcej teraz potrzebujemy? Ja jestem najmniej istotnym członkiem władz Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, a nawet wbrew zapisowym i w Krajowym Rejestrze Sądowym nawet nie jestem już członkiem zarządu, choć to ma tylko formalne znaczenie. Natomiast... Ale jest pan wiceprezesem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Tak, tworzy Marsz Niepodległości. Natomiast chcę podkreślić kluczową rolę środowisk Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości. To jest o tyle istotne, nie tylko z powodów kronikarskich, ale żeby pokazać, podkreślić pokoleniowy charakter tego ruchu. To jest niezwykle pocieszające zjawisko, że budzi się polska młodzież. Mieliśmy nawet przez ostatnie kilkanaście lat do czynienia ze zjawiskiem wypalonych ludzi w średnim wieku i tego wiernego Polsce starszego pokolenia, które najpierw drapało się w głowę, a później wręcz biadało nad tym, jak polska tradycja narodowa bywa zaprzepaszczana. I oto przychodzi plebię młodych ludzi, którzy ile sił w płucach krzyczą Bóg, honor, ojczyzna, skandują Wielka Polska Katolicka, odwołują się do narodowych sił zbrojnych, to widać wyraźnie u obserwatorów, że młodzi ludzie podjęli pałeczkę polskości i ten pokoleniowy charakter Marszu Niepodległości jest bardzo ważny, a jednocześnie mówimy o pokoleniach, które sięgają w przeszłość, tak jak pokazywał to zeszłoroczny plakat Marszu Niepodległości, od młodych współczesnych Polaków poprzez powstańców
warszawskich, powiedzmy, poprzez tych żołnierzy doby nowożytnej, nieco jeszcze wcześniejszych, aż sięgając do wojów piastowskich. Było to bardzo przemyślne rozumienie narodu jako rzeczywistości nie tylko współczesnej, żyjącej w tym samym czasie, ale i współprzestrzennej, a więc zajmującej tę samą przestrzeń, ale poprzez długi czas, poprzez wieki, poprzez tysiąclecie polskiej historii. Ten plakat pokazywał, że dzisiejsze młode pokolenie współodczuwa ze wszystkimi pokoleniami Polski od chrztu Mieszka począwszy. To było bardzo wyraziste i bardzo pouczające. Właśnie, pamięć o zbrodniach antykomunistycznych podziemia powoli powraca i po 20 latach dopiero, no to święto żołnierzy wyklętych, dopiero po 20 latach tak późno zaczynamy o tym mówić, tak? Powoli w mediach pojawia się informacja, że faktycznie było tak, że te zbrodnie powojenne były takie. I to powolutku zaczyna wychodzić z tematu tabu. My byliśmy bardzo zaangażowani w pierwszomarcowe obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych, choć tu trzeba przyznać, sprawiedliwość nakazuje, aby każdemu oddać, co mu się należy, tu trzeba przyznać, że na wysokości zadania stanął Sejm nawet obecnej kadencji, którą uchwalił to święto. Choć trzeba pamiętać, że w sensie legislacyjnym to inicjatywa świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, który składał ją jako inicjatywę prezydencką, a w sensie moralnym to inicjatywa jeszcze dalej sięgająca do środowisk historyków niepodległościowych, takich jak chociażby Arkadiusz Szkarbowiak z Opola, który jeszcze jako wiceprezydent tego miasta, ale historyk z zawodu, chodził tu i tam, kolędował wszędzie, gdzie możliwe, aby jak najwięcej środowisk poparło tę rodzącą się wtedy inicjatywę Dnia Żołnierzy Wyklętych. Dzisiaj mamy święto państwowe, oczywiście nie w formie Dnia Wolnego od Pracy, ale święto w kalendarzu polskich świąt już zaznaczone. Natomiast ono musi się ze swoją treścią przywieźć do świadomości społecznej, ponieważ historiografia PRL-owska najpierw zakłamywała tę rzeczywistość, a historiografia po roku 89 często abstrahowała od tej rzeczywistości, a mianowicie od rzeczywistości powstania antykomunistycznego. Jeżeli w Polsce w latach 44-46 z naciskiem na końcówkę lat 40 było pod bronią kilkadziesiąt tysięcy, niektórzy liczą, że do 100 tysięcy osób walczących zbrojnie z komunistami, to nie były to jakieś wyrywkowe działania niedobitych resztówek podziemia niepodległościowego, ale było to zakrawające na regularność wręcz powstanie antykomunistyczne. Ta nazwa jeszcze się nie przebiła ani do świadomości, ani tym bardziej do podręczników szkolnych, ale roczne świętowanie pierwszomarcowe żołnierzy wyklętych powinno nas w tym kierunku prowadzić, w kierunku uznania faktu powstania antykomunistycznego w Polsce lat 40. i 20. wieku. Tak właśnie. Czyli dobrze by było, żebyśmy wspomnieli o stronie internetowej związku nsz.com.pl. O tak, strona związku to jest nasza chluba, ponieważ to jest tak. Kombatanci zakładali Związek Żołnierzy NSZ w latach 90., w czasach przedinternetowych, posługując się długopisem, ołówkiem, papierem, drewnianą szufladą na dokumenty. W pewnym momencie założyciele związku z doktorem Bogdanem Szuckim, obecnie prezesem honorowym na czele, zdali sobie sprawę z tego, że albo po ich śmierci, bo przecież nadchodzi u 80-90-latków niestety, prędzej czy później,
przepowiedź śmierci zwykły umrze śmiercią naturalną, że nie będzie istniał, czy nawet nikt nie będzie go mógł rozwiązać wraz ze śmiercią oczywiście. ostatniego żołnierza NSZ. I wtedy ci kombatanci z największą wyobraźnią, można by rzec, poszli po rozum do głowy, wciągając, zapraszając młodych ludzi, 20, 30, w moim przypadku 40 parolatków, do Związku Żołnierzy NSZ jako członków działających na równych prawach, ale przenoszących dziedzictwo NSZ w przyszłość. Tak się też stało. Myśmy położyli duży nacisk na działania interaktywne, multimedialne. Ja osobiście się w tym nie specjalizuję i nie wyznaję, ale są na szczęście koledzy, którzy mają do tego smykałkę i z głową to zorganizowali, między innymi tworząc tę stronę NSZ-owską z tym adresem niestety com po środku, nsz.com.pl, ponieważ ktoś kiedyś zarejestrował domenę nsz.pl i ona jest w pewnym sensie niestety nie do odzyskania, ale tak czy inaczej mamy tę www.nsz.com.pl. I ona jest nie tylko źródłem wiedzy historycznej, może nawet w mniejszym stopniu, bo od tego są książki znakomitych historyków, jak postaram się ją propagować. Jak Leszek Żebrowski, jak dr Wojciech Muszyński, jak Rafał Cierchuła, jak Krzysztof Kaczmarski, Sebastian Bojemski, jak dr Mariusz Bechta, last but not least. Więc te źródła historyczne szczęśliwie też już co nieco są. W tej chwili wydawane są odnalezione w szafie byłego dyrektora warszawskiej SGGW dokumenty Komendy Głównej NSZ, które się prawie że cudownie odnalazły. Natomiast wracając do tej strony, ona ma nie tylko walor historyczny, ale ona jest bieżącą kroniką pamięci o Narodowych Siłach Zbrojnych. Tam czytamy i o ściennych gazetkach szkolnych, i o pogrzebach i wspomnieniach NSZ-owców, i o wydarzeniach kultywujących pamięć organizowanych w Szczecinie, w Łodzi, w Bielsku-Białej. Czyli większość informacji możemy przeczytać właśnie na tej stronie. Pamięci kapitana Henryka Flamego, pseudonim Bartek. Krótko mówiąc, na tej stronie internetowej można znaleźć pełną, bieżącą informację o wszelkich wątkach NSZ-owskich, także tych, które w mediach się gdzieś znajdują czy odbijają, o wszelkich wątkach NSZ-owskich obecnych w aktualnym dyskursie społecznym. Dzięki tej stronie dużo więcej wśród zainteresowanych środowisk czy szerzej opinii publicznej wiadomo o Narodowych Siłach Zbrojnych historycznych współcześnie. Panie Arturze, ile osób spodziewa się pan na tegorocznym Marszu Niepodległości? Każdy dobry Polak jest zapraszany. Ilość nie zależy ode mnie czy od organizatorów, ale zależy od samych uczestników. Natomiast hej, to żyw, niech pospiesza i podąża na Marsz Niepodległości. Po pierwsze, żeby świętować niepodległość w sposób aktywny, czynny, wręcz demonstracyjny, ale także po to, żeby pokazać różnym deserwiserom organizującym alternatywne obchody, że jeden jest tylko prawdziwy Marsz Niepodległości, to tak zwany Marsz Komorowski, to jakaś fałszywka. Mówię tu dosyć otwartym tekstem z dużą dozą krytyki wobec tego dziwnego przedsięwzięcia. Chodzi o to, żeby im pokazać, że nasz Marsz Niepodległości może i powinien być duży, wielki. I takie wszelakie podróbki nie są nam groźne. Także jeżeli będzie nas więcej, jeżeli będzie... Ja powiem tak. Cieszymy się, że Bronisław Komorowski po latach przypomniał sobie o święcie niepodległości, może i o niepodległości sobie przypomni. Cieszymy się, że będzie składał kwiaty u stóp Romana Dmowskiego, współtwórcy polskiej niepodległości. Natomiast to zawsze jest pół albo 3/4 kroku za narodem, który idzie już dalej. I rządy od polskich elit
od krajowych elit politycznych nie tylko deklamowanie o niepodległości, ale prowadzenia polityki niepodległościowej, a z tym jest największy kłopot. Mamy ciągle politykę wywieszania białej flagi, nie politykę walki o to, co polskie. Pod tym względem jeszcze jest bardzo, ale to bardzo dużo do zrobienia. Panie Arturze, odzyskamy Polskę? Odzyskajmy Polskę, dobrze, żeby zrobić to razem w 9000 Marszu Niepodległości. Tak właśnie, tym akcentem chciałbym zakończyć rozmowę. Rozmawialiśmy dzisiaj z panem Arturem Zawiszą, byłym posłem do Sejmu i wiceprezesem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Dziękuję, panie Arturze, do usłyszenia niebawem. Mam nadzieję, że jeszcze przed marszem będziemy mogli przeprowadzić następną audycję, w której pan opowie coś. Dziękuję bardzo i dobranoc. I tak właśnie ciekawie zapowiada się Marsz Niepodległości, ale też przy okazji dowiedzieliśmy się bardzo wiele na temat właśnie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Możemy oczywiście o wszystkim poczytać na stronie internetowej nsz.com.pl. Polecam oczywiście materiale, który będzie też wrzucony, ta audycja, ten materiał będzie wrzucony na YouTube. Będzie ta strona internetowa pokazana, każdy będzie mógł w trakcie oglądania materiału, będzie mógł zobaczyć, jak, o co chodzi w tym wszystkim. Historia. Historia żołnierzy, którzy walczyli. Walczyli, mimo że już, jak to powiadają, wojna została zakończona, ale wojna wewnętrzna, właśnie z komunistami, te zbrodnie wszystkie, to wszystko, co się działo przez ten okres. Tam właśnie na tej stronie możemy poczytać, usłyszeć o tym wszystkim poprzez różne wypowiedzi osób, które doświadczyły tego wszystkiego. Jeżeli możemy, to starajmy się właśnie wspierać taki związek, który działa, związek, który dba o naszą historię i dba o to, żebyśmy nie zapomnieli, dba o to, żeby nasze dzieci też pamiętały, że coś takiego wystąpiło, że to miało miejsce, ale były osoby, które walczyły. To by było na tyle w dzisiejszej audycji. Postaramy się oczywiście za moment to wszystko zarchiwizować i wrzucić na kanał na YouTube Ruch Narodowy. Zapraszam, ale to będzie gdzieś za około pół godziny. Już za 72 godziny będziemy mogli zapraszać na kanał Ruch Narodowy, tutaj, na ten kanał, więcej niż 50 osób w ciągu jednej audycji godzinnej. Niebawem będzie to wszystko dostępne. Tymczasem dziękuję bardzo i do usłyszenia. Tomasz Godlewski. Odzyskamy Polskę. Dziękuję.